To nie atak białoruskich czy rosyjskich hakerów, to nie element wojny hybrydowej wymierzonej w infrastrukturę telekomunikacyjną, a wyłączenie nadajnika na ulicy Niemodlińskiej spowodowało duże utrudnienia, duże uciążliwości dla znacznej części mieszkańców zachodniego Opola, ale również dla mieszkańców Żerkowic, ale również dla mieszkańców gminy Komprachcice, a w szczególności dla mieszkańców dzielnicy Chmielowice. Mówię tutaj o bardzo złej albo w ogóle wyłączonym sygnale. Mówię tutaj o bardzo słabej jakości internetu. Oczywiście takie sytuacje się zdarzają, natomiast wszystko ma swoje granice. Ta sprawa już trwa kolejny tydzień. Na to nie ma zgody, na to nie ma przyzwolenia. Za ten stan wykluczenia telekomunikacyjnego mieszkańców zachodniego Opola, ale również wspomnianych Żerkowic czy części gminy Komprachcice, odpowiada największy polski operator telekomunikacyjny Orange. Ta sytuacja, tak jak powiedziałem, jest dużym utrudnieniem, jest uciążliwością dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, dla wszystkich tych, którzy codziennie korzystają z usług internetowych, którzy korzystają z usług teleinformacyjnych. Dlatego po licznych zgłoszeniach, które bezpośrednio wpływały do mojego biura poselskiego, postanowiłem wystąpić już nie do rzecznika, już nie do osób pośredniczących, a bezpośrednio do pani prezes Orange Polska, by jak najszybciej przedstawiła plan naprawczy. To, co stało się w ciągu ostatnich tygodni, to jest naruszenie praw konsumenta. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której przez wiele tygodni nie płacicie za abonament, nie płacicie za rachunki telefoniczne. No tutaj egzekucja jest natychmiastowa. A więc jeżeli operator nie wypełnił warunków wynikających z umowy, powinien ponieść tego konsekwencje. Powinien jak najszybciej tą wysoką jakość sygnału telefonicznego, ale również internetu przywrócić, ale również zadośćuczynić, zrekompensować straty wszystkim tym, którzy tych uciążliwości w ciągu ostatnich tygodni doświadczali. Ale to nie koniec. Wystąpiłem, czekam na odpowiedź. W tym tygodniu rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Ja tej sprawy nie odpuszczam, a więc wystąpię do wicepremiera, do ministra cyfryzacji, pana Krzysztofa Gawkowskiego z interwencją w tej sprawie, ale również wystąpię do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, by poinformować o sytuacji, jaka zdarzyła się w Opolu. Natychmiast powinien być przedstawiony plan naprawczy i natychmiast powinna być podana do publicznej wiadomości informacja, kiedy i na jakich zasadach ta rekompensata nastąpi. Tu samo, przepraszam, nie wystarczy. Tu potrzebna jest rekompensata i tu potrzebne jest przedstawienie tego, jak w najbliższym czasie ta infrastruktura teleinformatyczna w województwie opolskim będzie zabezpieczona, będzie rozbudowana tak, żeby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.